Coraz częściej w internecie słyszą Państwo, co grozi, kiedy przedawkujemy witaminę D3. Słyszymy z każdej strony, że jest to toksyczność, że jest to hiperwitaminoza, która powoduje hiperkalcemię, potężne zatrucie, właściwie śmierć. Jeżeli przedawkujemy witaminę D3, to w krótkim czasie umrzemy. Takie doniesienia się pojawiają. Czy one są prawdziwe? Oczywiście nie. Jak wygląda naprawdę rzeczywistość, jeżeli chodzi o witaminę D3? O tym dziś opowiem, po to, żeby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie tej bardzo ważnej witaminy. Zapraszam. Witaminę D odkryto w 1922 roku i właściwie od tamtego czasu do dziś nie mamy jednoznacznych rekomendacji, jeżeli chodzi o dawki i o to, czy właściwie jest sens, żeby witaminę D3 suplementować. Jedni mówią, że ci, którzy promują witaminę D, są agentami koncernów produkujących suplementy i właściwie witaminy D w ogóle nie należy brać pod uwagę. No mówią to ci, którzy albo są bardzo nierozsądni, nie mają wiedzy, albo mają wiedzę i robią to celowo, perfidnie wprowadzając swoich odbiorców w błąd i prowadząc ich do choroby. Prawda jest zupełnie inna. Witamina D to podstawa zdrowia. My o tym pisaliśmy i w tej książce, bo bardzo istotne znaczenie witamina D3 ma w zwalczaniu chorób wirusowych, ale równie istotne znaczenie ma w wychodzeniu z chorób sercowo-naczyniowych, bardzo poważnych chorób. Opierając się na nauce, możemy powiedzieć jasno, witamina D3 to fundament zdrowia i nic tego nie zmieni. Żaden internetowy influencer, żaden bloger, żaden specjalista, ani pseudospecjalista, który będzie Państwa straszył, nie może zmienić faktów, nie może zmienić doświadczeń naukowych, nie może zmienić rzetelnych opracowań naukowych, na które my się opieramy i o których wiemy. Więc raz jeszcze mówię, witamina D3 to podstawa, fundament zdrowia. Musimy ją suplementować choćby dlatego, że większość ludzi na świecie ma zbyt niski poziom witaminy D3. Ale między innymi dlatego tak powszechne są w tej chwili na świecie choroby przewlekłe. Tak wiele jest zgonów na skutek chorób właśnie przewlekłych. Coraz więcej jest przypadków chorób nowotworowych, choćby właśnie dlatego, że mamy, my wszyscy jako ludzkość, mamy zbyt niski poziom witaminy D3 we krwi. Jaki to jest zbyt niski poziom? Szacuje się, że poniżej 30 nanogramów na mililitr witaminy D3 to jest już zbyt mało. My twierdzimy, że ten poziom powinien być co najmniej dwukrotnie większy. Tutaj w tabeli norm fizjologicznych przedstawiliśmy, że ten poziom powinien być co najmniej 60-70 nanogramów na mililitr i tak też, taki też poziom rekomendujemy, jeżeli próbujemy wskazać osobom chorym drogę do zdrowia, więc tak to powinno wyglądać. Dlaczego trzeba suplementować witaminę D3? Bo ze słońca w naszej szerokości geograficznej nie syntetyzujemy jej na tyle dużo, żeby nam wystarczyła. Oczywiście my dziennie jesteśmy w stanie po ekspozycji na słońce syntetyzować około 20 tysięcy jednostek, więc to jest dość sporo. Natomiast poziom tej witaminy D opada, jeżeli nie jesteśmy stale na słońcu. Na przykład 100 gramów ryby, węgorza, to jest 1200 jednostek międzynarodowych witaminy D3. I to jest najbardziej tłusta ryba, ryba, która zawiera najwięcej tej witaminy ze wszystkich. Ale tego jest dalej za mało. Jakie są rekomendacje? Na świecie mamy rekomendacje od 1000 do 10 tysięcy jednostek międzynarodowych. W takich dawkach powinno się suplementować witaminę D3. My jesteśmy zdecydowanie po stronie tej wyższej liczby, czyli tych 10 tysięcy co najmniej. Zresztą w naszych książkach my rekomendujemy codzienne przyjmowanie 10 tysięcy jednostek witaminy D3 i 200 mikrogramów K2, MK7. Taki zestaw musi być łączny i on jest skuteczny. Co nam daje witamina D3? Poza tym, że jest fundamentem zdrowia, jak już to padło. Przede wszystkim, no chociażby znacznie zmniejsza ryzyko grypy. Także ryzyko innych chorób wirusowych, na co mamy dowody naukowe. Przy przyjmowaniu nawet już 1200
jednostek międzynarodowych dziennie witaminy D3, w istotny sposób zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia grypy. Więc to już jest coś. Przy 4000 jednostek międzynarodowych dziennie zmniejszamy ryzyko wystąpienia cukrzycy. Mamy badania naukowe, które pokazują, że po zwiększeniu od 28 nanogramów na mililitr do 54 nanogramów na mililitr ryzyko cukrzycy w istotny sposób spadło. Słyszymy o toksyczności witaminy D, o tym, co się stanie, kiedy witaminę przedawkujemy, ale nikt jeszcze właściwie nie powiedział, co to znaczy przedawkować witaminy D3. No to sięgnijmy do badań. Mamy wiele badań dotyczących dawek, tych rekomendowanych dawek witaminy D3, ale jednym z takich istotnych jest przyjmowanie przez 36 miesięcy 100 tysięcy jednostek witaminy D3. To taką porcję witaminy przyjmowali ochotnicy. W ciągu tych 36 miesięcy, uwaga, nie zanotowano żadnych skutków ubocznych. Więc mamy 100 tysięcy, okazuje się, że 100 tysięcy jednostek dziennie to nie jest przedawkowanie. Więc ile to jest przedawkowanie? A być może przedawkowanie witaminy D3 jest bardzo trudne, jest właściwie nieosiągalne. Na pewno witamina D3 wydłuża życie. Na pewno zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. I tutaj mamy badania naukowe, które wskazują wprost, że zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych w obszarze piersi, okrężnicy, a także raka kolczystokomórkowego i innych typów nowotworów również. No więc warto ją na pewno suplementować. Kolejne badanie, które pokazuje pacjentów z nadciśnieniem, którzy przyjmowali od 1000 do 20 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D3 przez 12 miesięcy. Co się okazało? W tej grupie 71% kończyło to badanie nie mając już nadciśnienia. Co to oznacza? To oznacza, że przy chorobach sercowo-naczyniowych bardzo ważna jest suplementacja witaminy D3. Zresztą nie przez przypadek, o tym tutaj bardzo obszernie pisaliśmy. Bo od witaminy D3 tak naprawdę zaczyna się zdrowie, jeżeli chodzi o kłopoty z chorobami przewlekłymi. Poza tym przewlekła obturacyjna choroba płuc, tutaj także witamina D3 ma istotne znaczenie. Reumatoidalne zapalenie stawów, również suplementacja, odpowiedni poziom D3 ma kluczowe wręcz znaczenie. Stwardnienie rozsiane. Tu także jedna z terapii zakłada bardzo intensywną suplementację witaminą D3, ale to już są zupełnie inne poziomy. To nie jest 10 tysięcy, tylko to jest 100, 500 czy nawet 600 tysięcy jednostek międzynarodowych. To jest zupełnie inny temat, ale też suplementacja witaminy D3 jest rekomendowana przy stwardnieniu rozsianym. A poza tym witamina D3 w istotny sposób może zmniejszyć ryzyko wystąpienia opryszczki. Chociażby to jest przydatna informacja, można sprawdzić, jeżeli czujemy, że może się pojawić ta opryszczka, jeżeli już ten wirus gdzieś tam do nas wniknął, no to się co jakiś czas pojawia, szczególnie kiedy zmniejsza się nam odporność, więc spróbujmy intensywnie suplementować witaminę D3 i może się okazać, że opryszczka się nie pojawi. No i oczywiście w chorobach wirusowych, w COVID-zie, istotne znaczenie, bardzo istotne znaczenie ma witamina D3. O tym tutaj pisaliśmy, wielokrotnie pisaliśmy, podając rekomendowane dawki. W każdej grypie, w COVID-zie, w tego typu chorobach wirusowych witamina D3 to także fundament zdrowia. Podsumowując, nie możemy bać się witaminy D3, jeżeli myślimy o tym, żeby pozostać w zdrowiu. Jednocześnie często pytają Państwo, komu wierzyć, no bo my mówimy, że trzeba przyjmować duże dawki. Jakiś bloger, influencer czy tam pseudospecjalista mówi nie przyjmować w ogóle. Komu wierzyć? Nikomu nie wierzyć. Po prostu sprawdzić. Mamy dziś dość łatwy dostęp do publikacji naukowych, mamy wielką bazę publikacji medycznych. Sprawdźcie tam. Poczytajcie artykuły. My to robimy. My to robimy dla Was, żeby Wam te artykuły streszczać, ale nie musicie nam wierzyć. Sprawdźcie, czytajcie doniesienia, analizujcie krytycznie i nie będziecie musieli nikomu wierzyć, tylko sami dojdziecie do właściwych wniosków. My nie promujemy, nie reklamujemy żadnych producentów suplementów, żadnych producentów witamin, bo z nimi po prostu nie współpracujemy.
więc nie musimy tego robić. Natomiast opieramy się na nauce, opieramy się na rzetelnej wiedzy, na doświadczeniu i to doświadczenie mówi nam jednoznacznie, witamina D3 jest konieczna, jeżeli chodzi o zdrowie, musimy ją suplementować, nie możemy się bać, nie bójmy się także lekarzy, którzy straszą nas tym, że to toksyczne, że przy większej suplementacji zaraz umrzemy. To jest nieprawda, nie wiem dlaczego to robią, być może albo nie wiedzą, jeżeli nie wiedzą, no to źle, bo powinni wiedzieć, powinni się dokształcić, a jeżeli wiedzą i celowo wprowadzają Państwa w błąd, to jeszcze gorzej, to znaczy, że intencjonalnie prowadzą Was w stronę choroby, a nie zdrowia, a przecież lekarz jest po to, żeby wyprowadzać człowieka z choroby do zdrowia. No ale z tymi lekarzami, jak wiadomo, różnie bywa. Także słuchajcie rzetelnych doniesień, szukajcie, weryfikujcie, oceniajcie krytycznie, ale na pewno nie bójcie się witaminy D3, bo powtarzam raz jeszcze, witamina D3 to fundament fundamentów, jeżeli chodzi o zdrowie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. W tej książce Państwo znajdą wszelkiego rodzaju informacje, w jaki sposób nie dać się wpakować w system, drapieżny system leczenia lekami. Metody, które my opisujemy, są na tyle skuteczne, na tyle bezpieczne, na tyle łatwe do stosowania, że wydaje mi się, że warto jednorazowo zainwestować w taką książkę. Mam nadzieję, że książki staramy się pisać językiem bardzo prostym, zrozumiałym. Polecam, proszę Państwa, Polaku, weź zdrowie w swoje ręce, jeżeli chcesz dożyć 100 lat.